Halo czat, dawaj na stream 24-godzinny. Proszę nie wpłacać na takie rzeczy. To są same niedobre rzeczy. Z kim ja jestem tym impostorem? Kasia jest normalny, nie przepraszaj. Nie jest normalny, bo ja myślę, że tu koronawirus jest. O, Oliertix, pyk, ciach, pach. Tam, 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 tam. Tam, taram, tam, tam, taram, tam. Ej, no ten kill cooldown to jest taki... Rzekłbym, że spory. 40 chyba 5 sekund, bo tak... Powolutku to idzie, rzekłbym. Jestem z powrotem. Z powrotem. To się chyba oddzielnie pisze, ale nie jestem pewny. Ten stream bawi i uczy. Bum, 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 bum. To jak chcesz, to wbijaj na tego. Na, poczekalnie. Ciało Oliera przy drzewku po lewej stronie. Da, przez chwilę myślałem, że Bonio, ale Bonio też nie żyje. O. Bonio zginął przed sekundą, bo ja byłem na tych witalsach, tak to się nazywa. No. Sprawdzałem, że wyskoczyło, że umarł. Przy drzewku, czyli gdzie, bo jeszcze nie do końca mapę ogarniam. Drzewko jest po lewo. Jak się w dół. Pod elektrykiem. Okej, okej. Dobra, no to może po kolei od góry, Bonio. Okej. Przygotowanie. Gdzie byłeś, człowiek? Ja byłem w Minie. Tak, ja się minąłem teraz z człowiekiem. On wychodził z tego... Prysznitów? Tak. Ty, w ogóle mamy dwa dedy, tak teraz patrząc, jak teraz zobaczyłem. Ale ja bym niestety, mogę powiedzieć jedną rzecz bardzo ciekawą. Mm. Ale musi być ciekawa. Bo ja się skanowałem. I Bonio też, byłem już pod końcówce, Bonio też podszedł się skanować. Ja wychodzę, idę do dekontaminacji i wchodzę już do końca, zamykają się drzwi i Olier. Próbuję też wejść, ale nie wszedł, bo się zamknęły drzwi. No idę w dół, no i no, wtedy już będę w tych, to jak to się nazywa? Coś tam, Esru i... Co? Jakim cudem ich nie słyszysz, Shimmer, jak widzę na amplitudzie, że ich słychać? No, no, myślałem, że to Bonio, bo Olier, no Olier był blisko Bonio, ale jak Bonio nie żyje, to nie... Grubek, ale it's got... Co? Ja byłem w tym momencie przy Witalsach. Okej, ty byłeś przy Witalsach. No to ja mogę powiedzieć, że ja akurat, to myślę, że Medolo może potwierdzić, bo wychodził, kiedy ja byłem, ja praktycznie cały czas byłem, miałem pełno questów w tej górnej części mapy, że tak to ujmę, jakby koło tej rakiety i potem ten teleskop, tam musiałem znaleźć tą planetę i tak dalej, ja miałem tam dosyć sporo questów, więc tam praktycznie cały czas byłem. Zresztą Krypel też chyba mnie złapał, jak przechodziłem, też mnie minął, chociaż nie jestem pewien co do tego. Dobra, czyli co? Czyli w zasadzie wszyscy są w jednym miejscu i nikogo nie ma blisko elektryka, to trochę słabo. Poza tym, kto zgłosił ciało. Znaczy, no, Lolo zgłosił ciało. A znaczy, no. To mógłby być self-report i szczerze, znaczy, nie było żadnej innej osoby w tym miejscu na mapie. Właśnie o to mi chodzi. A jakbyście nie patrzyli. A wenty, to nawet tam chyba te skałki chyba nawet nie dochodzą, bo one są po drugiej stronie z tego, co kojarzę. Hmm. Nie wiem, nie wiem. Ja nikogo nie widziałem od lewej strony, widziałem tam te trzy osoby po prawej i pobiegłem na lewo odrobić kabelki nad kamerami. No ja rozumiem, no. Jest ciało. Tylko, że właśnie, no po prostu jesteś jedyną osobą, która była po lewej stronie, stary. No trudno się mówi, no. No trudno się mówi. Nie wiem, ja bym skipował, szczerze mówiąc, na razie, bo jeszcze nie mam... Ale jak jest dwóch impostorów, no to dałbym na koniec. Tak, to by się przydało w sumie. Trzeba przycisk. Dobre, Kiltane to poprowadził, bardzo dobrze. Bardzo dobrze poprowadził chłop. Nie mogę powiedzieć złego słowa na temat chłopa. Pięknie to zrobił, po prostu se magnifik. Jezu, let me love you. To.
To. I udajemy kabelki. Udajemy kabelki, schodzimy za momencik. Trzeba kogoś wywalić. No trzeba, bo to double kill, no to, to będzie koniec, nie? No tak. Ha. No nie, no tam nie jedyne poszlaka to jest Lolo, bo był blisko tego, no. Każdy ja nie jestem, ale ja ma... A nie, dobra, no jak nie jesteś to... No, jak nie... Argument nie do podważenia, argument nie do podważenia. Znaczy nie, po prostu Lolo, jakby... Ja patrzę na to w ten sposób, bo ja też uważam, że nie jesteś, ale... Nic nie mówię, ja mówię, że nie jest. Możecie mnie wyrzucić. No też to ciało mogło leżeć długo, nie? No musimy kogoś... Znaczy ja wiem, że to ciało mogło długo leżeć. Tylko, że nawet ja sam wiem, bo widziałem Krypla, widziałem Kusmet X-a, jak oni byli przecież na tej górnej... Po prostu góry koło mnie przebiegali, stary. Więc jak ja patrzę po samej tej względzie, że nie ma opcji, żeby oni z lewej tak szybko przebiegli. A człowiek co robiłeś przez całą rundę, jak jeszcze pamiętasz? O, bardzo dobre pytanie. Ja dopiero pod koniec cię widziałem. Rundy poszedłem do medbaya, pod medbaya poszedłem do laba i później byłem w adminie. Czyli byłeś po lewej stronie? Byłem chyba po prawej. Nie, to jest po prawej, ale czemu z medbaya do laboratorium, a nie odwrotnie? Najpierw jest laboratorium. Dobra, mamy 100 sekund. I co, i tylko te trzy rzeczy zrobiłeś? Dużo rzeczy było. W medbayu ten przełączałem ten przycisk. Później zgasło światło. Później poszedłem do laba. Tam było to opakowanie do tej walizki. I później w adminie chciałem zrobić kartę i było... A z laboratorium do admina którędy przeszedłeś? No, tym korytarzem i dekontaminacją, a jak się idzie? No to łapem na przykład. Znaczy, no nie wiem, i tak musimy kogoś wypieprzyć, a z tego, że Lolo był na miejscu śmierci, no to kogo mam innego wypieprzyć, tak szczerze? Bo cała reszta ma alibi i co najlepsze, one są niepodważalne. No to jest racja, no. Ja głosuję za Lolo. Czekajcie, nie głosujcie, mogę ci powiedzieć? No. To jest możliwe, bo ja byłem w dekontaminacji i człowieka tam praktycznie nie widziałem. No jest niemożliwe, że on to wtedy przeszedł. Znaczy i to jest Lolo i człowiek? Jak to już mówiłem? Bo ja byłem w determinacji i... Ale ja tam w ogóle człowieka nie widziałem. Kurczę, co za kombinatorzy, my nawet nic robić nie musimy, sami się wykrzaczą. Ale znaczy, Lolo był na miejscu zgonu, a człowiek był gdzieś tam w dekontaminacji, tylko że jakby go nie widziano nigdzie koło trupa. No tak, w sensie ja go pod koniec widziałem w adminie, jak wychodził jakby z dekontaminacji, no ale teoretycznie jak to ciało leży dłużej, to mógł być zdawienie. Były dwa ciała i nikt nie wie. Ale na Lola, tak, głosowaliście. No. Mimo, że mi się średnio wydaje. Mi się wydaje, że drugim będzie człowiek. No, to jest bardzo możliwe. Jeśli w ogóle Lolo był, no. Łopata, nie no, tylko u ciebie ludzie z Discorda mówią z drugiego budynku za szybą, co? Ty no, ale Shimmer, to u ciebie tylko, bo Aleksiak mówi, że ich słychać. I ja widzę po amplitudzie, że ich słychać. O. Już, mogę ciachnąć. Chociaż jednego. Nie ogarniam. Easy clap. Wy sami się żeście pozabijali. Ja nie musiałem nic mówić. Naprawdę, całą grę. Cicho byłeś, ale... No właśnie tak, że coś mi brakuje głosu. Ale to wiecie, w ogóle mi nic nie pytają i tak dalej. Ja nie muszę nic robić, co siedzę. To wszystko... No, Kiltane tylko prowadził rozmowę i ja mówię... Kurna, chilluję bombę. Maja? Kurna.
Dobra. O, Kiltain wyszedł. Chyba padł mój internet, bo na Discordzie też chłopa nie ma. Szukanko. Pyk, pyk. Tam. Jest majeczka. Szukamy Mai, bo ona może coś podejrzewać. Sabotażujemy lights again. Dobra, dawaj, dawaj. Chodzi o to, że G2 przegrało 3-1. A czemu tak przegrało? Co? Już? Taki easy? Co? Piorunek to musi się udać, nie? Piorunek to się udało. One to się udało.